No witam was bardzo serdecznie. No, na GeForce się dawno Tokyo Challenge'u nie robiliśmy. No, a mianowicie od 30 zł do kosy. Zaczynamy ze skrzyneczką za 4 polskie złocisze. I była to chyba skrzynia procentowa, która... No tak, niezbyt się postarała, żeby coś mi tutaj zrzucić. Jeszcze raz, otwarcie, no takie trochę ryski. Chociaż, kurczę, no te 30 parę procent, 37 praktycznie, które mamy poza tym FAMASem. No jest to duży, fajny procent, ale no niestety chyba... Nie za duży tutaj, żeby coś nam siadło. Idziemy na kontrola i spróbujemy wyrwać tutaj jakiegoś skina za, powiedzmy, piątkę. Bierzemy oczywiście tutaj coś dodatkowo. Tutaj jakieś dwa syfy. No i zróbmy coś takiego na 30%. Ja lubię właśnie tak na 30% sobie klikać i zobaczmy. No dobra, no to próbujemy jeszcze raz. 2,64. Płacimy za takie przedsięwzięcie. Nic znowu nam się nie udało. No bardzo mi się to nie podoba. Chociaż złotówkę mamy tak naprawdę z tych skinów po lewej. No, tylko szkoda, że tutaj te po prawej nie chcą polecieć. Jest tu ponad 5 zł, więc... No fajnie by było, bo zaraz budżetu zaraz nie będzie magicznego. 13 zł nam zostało. Nie, to są jaja, stary. Nie mogę trafić. No, dobra. Last chance. Czyli teraz nie odda. Dobra, to są jaja, naprawdę. To klikam ostatni raz, ok? 30%. No proszę, no! Dobra, wychodzę stąd. Kodzik Kroxy, tak? Oczywiście, jak chcesz wygrać skina, sub dzwonem, łapę w grę pod filmem, komentarzyk napisz i dąż na Discorda. No i oczywiście, użyj kodu Kroxy na GeForce, wystarczy, że zalubisz się z linku z opisu, może klikniesz kod promocyjny. Wpisz oczywiście tutaj kodzik Kroxy przez Vikes, 5% więcej do każdej płaty, skrzyneczka na start za free. No i generalnie tak poleciałem trochę w tego kontrola na dzisiejszym filmie. No, jest na GeForce się dużo możliwości tutaj, że tak powiem, zrobienia takiego challenge'u, ale no właśnie, trzeba... zrobić to z odpowiedzialnością, tak? 5,60 mi, no chyba dzisiaj trochę tego zabrakło, tym bardziej, że tutaj nawet z tej skrzynki max 10 jakieś, no to nie jest chyba to, czego my tutaj oczekujemy. 5,68 mamy jeszcze, ale generalnie mamy też dzienny bonus, który oczywiście możemy sobie codziennie zakręcić, więc zapraszam oczywiście do skorzystania. Też sobie zakręcę, no bo no, warto mieć więcej do tego naszego challenge'u, niżeli mniej. I mamy skina za trójeczkę. Zobacz. I widzisz? I warto sobie codziennie zakręcić. Bo dlaczego by nie? Czy ja to teraz dostałem do ekwipunku, czy jak to działa? Tak, dostałem to do ekwipunku, więc super. Dodatkowe 3 zł tutaj na nasz oczywiście challenge'ik. Tak naprawdę... No chyba bitwa jakaś by się tu przydała. Bo wątpię, żebyście zrobili jakąś skrzynkę za jakieś, nie wiem, 2-3 zł. Ale no tutaj ludzie też za takie małe stawki się biją, więc na pewno coś tutaj znajdziemy. Chciałbym znaleźć jakiegoś Ancymona, no właśnie, no na przykład 2 zł, więc sobie dołączymy. No i zobaczmy, bo bitwa zaczęła się, no, niemalże instant, tak? I pierwsze otwarcie, no nie, to będzie albo ten Glock, albo Mac i zobacz, i mamy to. I to jest łącznie 8,80 z takiej bitwy. Przypominam, 2 zł kosztowała ta skrzyneczka, więc dziękuję serdecznie. No batelka tutaj naprawdę sympatycznie. Bardzo sympatycznie oddała, więc sprzedajemy to. I no właśnie, czy próbujemy tutaj nasz majątek na tych batelkach tutaj pomnożyć, czy powinniśmy się skupić na czymś innym, jak na przykład na zwykłym otwieraniu skrzynek. No, szczerze, ja bym tutaj się chyba na tych batlach skupił, jak już ten kontrol tak dał. Trochę w kość nam, no to zobaczmy właśnie te bitwy. No tutaj Giorgio, więc dzisiaj jest jaki dzień tygodnia? Dzisiaj jest chyba piątek, więc no, w teorii chyba nie powinno mu oddać. No i zobacz, co dla wuja spada, no i zobacz, no kasujemy! Kasujemy oponentów, to jest dodatkowe 10 zł, zobacz, 4 zł koszt tej bitwy. No wystarczy trochę szczęścia, wystarczy trochę szczęścia. Więc ja sobie te skiny sprzedaję. 10 zł, 21 w naszym balansie. No dobra, teraz ja bym stworzył tutaj bitewkę, no bo wiadomo, u siebie zawsze lepiej, tak? Ja bym poleciał skrzynki po piątce mniej więcej. Na przykład El Chapo tutaj za pierwszym razem przeczytałem, więc zostańmy przy nazwie El Chapo. No właśnie, skrzynia El Chapo, niech będzie Azur. I dorzućmy właśnie, możemy coś w sumie... Bite of skin, okej. Okay. Myślę, że jak najbardziej taką bitewkę możemy zawojować. 3 osoby i zobaczmy, koszt bitwy 20 zł. Jeżeli udałoby nam się taką bitwę zgarnąć, no to tak potencjalnie, z 4 dyszki, myślę, że w naszym zasięgu. Zobaczmy, bot Arnold, bot Henry i zobaczmy, pierwsze skrzynia właśnie El Chapo. I zobaczmy, co nam z niej poleci. Totalnie chyba nic wartościowego. Najdroższa P90, okej. Okay. Azur, po augu każdy, totalnie nie wiem co było w tej skrzyni, chyba też właśnie jakaś procentóweczka.
na Bite of Skin. Tutaj szczerze nie wiem. 12 zł, czy ja ograłem moich oponentów? No i patrz, ale no to jest 24 zł, więc... No to nie jest to, czego oczekiwałem, tak? Od tej bitwy. Szkoda, że ta chyba druga skrzynka tak niezbyt chciała z nami współpracować, więc sprzedajemy to. A zróbmy na 4 osoby. Jak to siądzie, no to jestem przekonany, że ten nasz challenge'ik może troszkę urealistycznić się, tak? Że no jakąś tam szansę możemy mieć, żeby to po prostu zrobić. A zobaczmy, bo Chad Arnold i tutaj jakiś ziutek się dołączył. Skrzynia El Chapo, czy tutaj czymś mnie zaskoczy? Szczerze nie mam pojęcia. No właśnie, 84, ale okej. Okay. To jest do nadrobienia, to nie jest nic fenomenalnego. No jakby tutaj polecił ten kałach komuś. Ale co? Aha, ja myślałem, że to jest ten sam skin, tylko jeszcze gorszy stan. No ale jednak nie, no 20 zł tutaj AWP. Leci ostatnia skrzynia, no tu się już chyba nic nie zmieni, więc dziękuję serdecznie za oglądanie.